Film powstał w celach humorystycznych, nie ma na celu nikogo urazić. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Mąż zabrał żonę na pierwszą w jej życiu partię golfa. Oczywiście pierwsze uderzenie żony w piłeczkę i okno stojącego obok pola golfowego domku zostaje rozbite. Mąż trochę się zdenerwował. Mówiłem, żebyś uważała, a teraz trzeba będzie tam iść przepraszać i może nawet zapłacić. Tak więc golfiści idą do domku i pukają w jego drzwi. Dochodzi ich ze środka miły głos mężczyzny. Proszę wejść. Po wejściu zauważają w domku zbite kawałki szyby, rozbitą starą wazę i siedzącego na kanapie kolesia. Koleś pyta. Czy to wy zbiliście szybę? Tak. Przepraszamy za to bardzo, odpowiadają golfiści. Hm. właściwie to nie ma za co. Jestem dżinem, który był uwięziony w tej wazie kilkaset lat. Teraz powinienem spełnić trzy życzenia. Nie obrazicie się, jak spełnię wam po jednym sam, zostawiając sobie jedno na koniec? Nie, tak jest świetnie, odpowiada mąż. Ja bym chciał dostawać milion dolarów co roku. Nie ma problemu, mówi Jean. Do tego gwarantuję, że będziesz bardzo długo żył. A ty, młoda kobieto, czego chcesz? Chciałabym mieć ogromny dom w każdym państwie, każdy z najlepszymi na świecie służącymi. Mówisz i masz, odpowiada Jean. Do tego obiecuję ci, że do żadnego z nich nikt się nigdy nie włamie. A jakie jest twoje życzenie, Jeanie? pyta małżeństwo. Ponieważ tak długo byłem uwięziony, nie marzę o niczym innym jak o seksie z tobą, zwraca się do kobiety Jean. I co ty na to, kochanie? Pyta mąż. Mamy tyle kasy i domy. Może się zguć. Tak więc żona idzie z Jeanem na pięterko. Całe popołudnie się kochają. Jean jest wręcz nienasycony. Po czterech godzinach nieustannego seksu, Jean złazi z kobiety, patrzy jej prosto w oczy i pyta: Ile masz lat ty i twój mąż? Oboje mamy po trzydzieści pięć. Na serio? 35 lat i wierzycie w Gina? Morał z tego taki. Jak wierzysz jeszcze w Gina, to nie myśl sobie, że cię nikt w życiu nie wydyma.